Heja kochani, jest godzina 22. Przyszły do mnie paczki, właśnie byłam w paczkomacie. Chciałam je otworzyć razem z wami, później będę nagrywała kolejną część filmu. Myślę, że będzie to już jutro, ale chciałam z wami otworzyć te paczki. Już tutaj sobie napoczęłam jedną paczkę, nie zaglądałam co jest w środku. Chociaż bardzo dobrze wiem, co jest w środku i od razu jak zobaczycie te rzeczy, będziecie mogli się domyślić, o czym będzie film. Ja już wam się nie pokazuję, ponieważ jest późna godzina, nie wyglądam. Jestem zmęczona po siłowni, więc no nie będę siebie nagrywać. Czy już widzicie, co to jest? Oczywiście, żeby była jasność, paczki zamawiałam z Vinted. Są tu rzeczy albo używane, albo nieużywane, więc różnie z tym może być. Wszystko jest tutaj ładnie zapakowane. Tutaj jeszcze jest papierek, tylko żeby nie latało. Już odpakowujemy. Jest to dużo szpatułek. Czy już domyślacie się, co to będzie za film? Tutaj one są otwarte, ponieważ ktoś chyba wyciągnął jedną albo dwie szpadułki. Ładnie pachną drewnem. Kolejny produkt. I już będziecie wiedzieć, wax me, do czego to jest. To jest akurat oliwka do stosowania po depilacji. Więc możecie się domyślić, co jest w tym wielkim pudle. Tą paczkę zamówiłam za 30 zł. Jedno opakowanie wosku na stronie Wax Me kosztuje około 50 zł. Co ja gadam, 100 zł. I jest to wosk twardy. Widzę, że mamy tutaj szpatułkę w środku. Dosyć zbrylony. Oczywiście to nie jest jedyny wosk, który zamówiłam. Zamówiłam jeszcze dwa inne woski i do czyszczenia maszyny, ale to już wam pokażę pewnie jutro, ponieważ dzisiaj nie zdążyło to do mnie dotrzeć. Myślę, że będzie to jutro. Albo jutro wieczorem, albo jutro po południu. A tutaj mamy kolejny wosk, tym razem jest to blueberry, tutaj był Kleopatra Premium. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Widzę, że ta szpatułka jest tutaj tylko po to, bo jest. Wygląda to w ten sposób. Są to takie granulki, które używamy do rozpuszczania. I tutaj, jak widzicie, ten wosk był używany. Jeśli chodzi o ten, to nie, ale myślę, że i tak jest bardzo dużo tego wosku i na długo wystarczy. Tutaj te granulki się różnią, bo te są takie okrągłe, a te są bardziej takie podłużne, więc zobaczymy, co z tego zrobimy. Ja to sobie odstawiam na bok i otwieramy kolejną paczkę. Tutaj widzę, jakaś plama mi się zrobiła, ale nie wiem, o co chodzi. Czy to z tej oliwki pociekło? Nie, nie wygląda na w ogóle używaną, więc nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Otwieramy. Tu widzę zapakowane worek z Biedronki, troszkę. I jak już widzicie, jest to maszyna do wosku. W tej maszynie będziemy nasz wosk rozpuszczać i będziemy robić test wosku. Specjalnie po to zapuściłam troszkę włosy na nogach, żebyśmy mogli dobrze ocenić tą maszynę. Mam nadzieję, że mi się to spodoba i mam nadzieję, że jutro dotrze do mnie reszta rzeczy, czyli dwa woski i płyn do mycia tej maszyny, ponieważ nie chcę tego zaczynać, dopóki nie będę miała tego płynu, bo potem to wszystko zaschnie, będzie problem z... Matko, tu też pani dała, widzę kolejne szpatułki, więc szpatułek mamy miliard. Zaraz wam to wszystko pokażę. Tutaj dostałam dwa nowe, nieodpakowane woski kolejne, więc mamy trochę tego. Każdy wosk jest przeznaczony, myślę, że do czegoś innego. Fajnie one wyglądają.
Spoko, ja jeszcze zamówiłam chyba zielony i czerwony. A, tutaj mamy jeszcze, pani właśnie mówiła, że jeden wosk jest napoczęty, ale widzę, że wszystkie są zamknięte. Tutaj mamy jeszcze zielony, to chyba była zielona herbata. Aha, bo tu jest 5 wosków. Matko boska, ile tego wosku. Tak, i ten czerwony jest napoczęty rzeczywiście i tutaj jest jeszcze taki żółty. Więc mamy tego dosyć sporo. I tutaj mamy samą maszynę do rozgrzewania wosków. Jest również w środku instrukcja. Pani tutaj mówiła, że miała problemy z domyciem tego, ale widzę, że jej się udało dosyć dobrze domyć. Myślę, że na tym się podgrzewa. Tutaj mamy miejsce, do którego wsypujemy nasz wosk i rozgrzewamy. Ja wszystko sobie dokładnie przeczytam, jak to wygląda. Myślę, że fajnie mieć taką maszynkę w domu. Ja się zdecydowałam na tą maszynę, ponieważ mam dosyć ciągłego, co dwudniowego golenia nóg, zwłaszcza, że chodzę na siłownię. Zależałoby mi na tym, żeby był szybki prysznic, żeby to wszystko zajmowało jak najmniej czasu. No a jednak takie ciągłe golenie nóg zajmuje mi trochę czasu w tej łazience, więc mam nadzieję, że to mi w tym pomoże, że usuwanie woskiem będzie nie tyle co przyjemne, a na dłużej skuteczne. Tutaj oczywiście mamy jakąś cienką instrukcję, która widzę, że nawet nie jest po polsku. No ale spoko, ja sobie to wszystko przetłumaczę, ale myślę, że to już jutro i że jutro uda nam się nagrać test oto tego fajnego urządzonka. Jeszcze Wam pokażę, jak to wszystko razem się prezentuje. Tutaj mamy 4 woski zamknięte, żeby nie było. A i tą maszynę, te 5 wosków i szpatułki kupiłam za 50 zł, więc myślę, że to jest super oferta. I bardzo dziękuję pani na Vinted, która bardzo szybko i sprawnie wysłała mi oto tą maszynę. Mam nadzieję, że ona będzie działać i że wszystko z nią będzie w porządku. Mamy 5 wosków w różnych kolorach. Jeden był tutaj napoczęty. 2 woski z Waxme. Bardzo dobre opinie słyszałam o tej marce Waxme, więc postanowiłam właśnie skorzystać z tej oferty, ponieważ tutaj jeszcze jest olejek po depilacji. Przed nic nie mam, ale myślę, że dużo osób nie stosuje niczego przed. Są też olejki, które łagodzą ból, przeciwbólowe tak zwane, ale ja nie wierzę w takie cuda, tak jak są spreje przeciwbólowe przed tatuażem i nic nie dają, więc w takie rzeczy też nie wierzę. Myślę, że to po prostu jakieś ziółka, które mają działać bardziej na naszą psychę. Oczywiście mamy teraz milion szpatułek i teraz trzeba znaleźć miejsce w moim malutkim mieszkanku na te oto wszystkie rzeczy. Nie wiem, po co jeszcze zamówiłam 2 paczki, ale wiem, że była jedna paczuszka po 6,99 na Allegro, więc jeszcze zamówiłam 2 paczki wosku. Będziemy testować wszystkie, więc mam nadzieję, że będzie ciekawy u Was taki film. Więc do zobaczenia jutro. Pa! Siemaneczko, kochani. Witam Was w kolejnym dniu. Czekałam na paczkę i się nie mogłam doczekać, więc poszłam na siłownię, więc nie przejmujcie się moim wyglądem. Jest jak jest, no niestety nie zdążyłam się ogarnąć, ale jest paczuszka. Mamy godzinę 17:56, tutaj spojrzałam na komputer i nareszcie mogę nagrać do końca ten film. Więc dotarła do mnie paczuszka, w paczuszce były 2 kolejne woski i płyn do czyszczenia maszyny. Więc Wam teraz wszystko pokażę. Rano jeszcze poszłam sobie do Biedronki, kupiłam sobie takie pojemniczki, żeby sobie porozsypywać ten wosk. Oczywiście kupiłam 2 pojemniczki, okazało się, że potrzeba ich więcej, więc coś tam wzięłam z domu. Jeszcze coś tam, no i wszystko jest w każdym innym pojemniczku, ale nie przejmujcie się, ja wszystko mam opisane, więc teraz Wam pokażę, jak to wygląda. Więc właśnie tak jak Wam pokazywałam, tutaj mam taki pojemniczek, on jest taki do żarełka, więc jest taki przedzielony. I u góry sobie zapisałam, mam truskawkę, na dole mam różę,
W kolejnym innym pojemniczku mamy tutaj miodowy wosk. To jest jedyny wosk, którego nie wiem jaki to jest, ponieważ na stronie nie było napisane. Było tylko napisane, że jest granatowy i dobry do całej skóry. Kolejny wosk, który mam w innym pudełeczku, jest to mięta. Tutaj akurat delikatnie czuć tą miętę. I dzisiaj dwa, które przyszły do mnie, jest to czekolada i aloes. I myślę, że dzisiaj użyjemy albo tych wosków, albo użyjemy tego z Wax Me, tego fioletowego, blueberry, albo tego. Sama nie wiem. No i dzisiaj do mnie przyszedł płyn do czyszczenia maszyny. Więc ja teraz przenoszę się na dół i pokażę Wam, jak odpalamy maszynę, jak to rozgrzewamy i jak to wszystko wygląda. A jeśli podobają Wam się takie filmy, nie zapomnijcie o przyciśnięciu przycisku subskrypcji i oczywiście zostawienia łapki w górę na moich mediach społecznościowych, TikToku i Instagramie. Oczywiście też się coś pojawi, na pewno pojawi się wszędzie mój TikTok z nagrywania właśnie takiego wosku, który nagram po tym filmie. A teraz przejdźmy na dół i sprawdźmy, jak to wszystko działa. Dobra, moi drodzy, podłączyłam urządzenie do kontaktu. Z tyłu może na kawałek widzieć balkonu, ponieważ światło już nie jest zbyt dobre. Nie chce mi się rozkładać lampy, więc przesunęłam stół do okna. Jeszcze spadł mi na nogę, no ale nieważne. A więc, tutaj mamy ten metalowy pojemnik, w którym mamy rozpuszczać wosk. Na nim była taka obręcz do podnoszenia. Ja ją zdjęłam, bo w instrukcji wyczytałam, żeby zdjąć jakąś plastikową obręcz, więc ją zdjęłam. Może zaczniemy od tego, że włączymy nasze urządzenie. Było napisane, żeby na maksa je włączyć. Niech się podgrzewa. I teraz zastanawiam się, jaki mam wosk użyć. Na pewno użyję któryś z tych, albo ten, albo ten. Czy będziemy mieszać dwa? Może pomieszamy dwa. Nasze urządzenie już się grzeje. Było napisane, że trwa to około 15 minut. Zobaczymy. Myślę, że od razu nasypiemy naszego wosku. Tylko właśnie nie wiem, czy chcemy pomieszać dwa, czy użyjemy do tego tylko jeden. Chyba się pokuszę na dwa. Po jednej stronie wsypiemy, mam taką plastikową łyżeczkę z tych pojemniczków, więc sobie użyję. Nie wiem, ile tego wosku trzeba, więc po jednej stronie wsypiemy, postaramy się wsypać jeden wosk, może takie dwie łyżeczki. Po drugiej stronie wsypiemy drugi wosk, widać, że ten nawet nie był otwierany, pełniutki. Też wsypię takie dwie łyżeczki. No i czekamy, aż nam się rozpuści. Zamknę. Widzę, że już się rozpuszcza. Możecie tutaj zobaczyć. Już się zaczyna rozpuszczać. Przygotuję sobie szpatułkę do mieszania i kolejną do nakładania. Nie wiem, czy można nakładać to samo, co się miesza, więc totalnie uczę się tego. Więc poczekajmy trochę i zobaczymy, jak nam się rozpuści nasz wosk. A więc sprawdźmy, jak nasz wosk. Może go przemieszamy, pomieszamy te kolory. Pokrywka jest dosyć ciepła, ale nie gorąca. Widzę, że nasz wosk już praktycznie się rozpuścił. Tak, jest on rozpuszczony. Ładnie się mieszają nasze kolory dwa. Super to wygląda, ładnie pachnie. No i teraz sprawdzimy, jak to w praktyce wygląda. Było napisane, że mamy sprawdzić, czy nasz wosk nie jest za gorący. Ja zmniejszę temperaturę. Wstawiłam na te med. Mamy sprawdzić na nadgarstku, więc sprawdzamy. No
No, jest to dosyć ciepłe, więc może poczekamy chwileczkę z nałożeniem tego na nogę, żeby się nie poparzyć. Wydaje się, że szybko to schnie. Więc co, chyba musimy tutaj naszego pacjenta wywalić na stół. Nie zwracajcie uwagi na włosy na nogach, ale te włosy są po to, żeby je usunąć. Więc zmieniam ustawienie kamery i jedziemy z koksem. Pacjent jest już na stole. Mam nadzieję, że dobrze to widać, ponieważ ciężko mi jest samej ustawić kamerę i trochę nie wiem, jak mam się posługiwać tą szpatułką. Chyba dużo za mało tego zrobiłam wosku. No ale dobra, jedziemy. Na pewno za mało. Powinnam brać tego więcej na tą szpatułkę, ale coś mi to nie idzie. Nie jest to wcale takie proste, jakby się wydawało. Nie robią się takie włosy tutaj. Jeszcze palec mi się przykleił do koszulki. Próbuję jakoś tam tego nabrać, ale to nie jest takie proste. Przyjemne dosyć jak na razie. Takie lekko ciepławe. Ja chyba muszę wziąć do tej nogi, to ja muszę łopatę wziąć, żeby usunąć te włosy. Już mi w tej maszynce ten wosk zaczyna robić się gęstszy. Może to mi trochę pomoże w wydobywaniu go z tej maszyny, bo naprawdę nie jest łatwo. Później zobaczycie, ile zostało tego w maszynce. No dobra, powiedzmy, że jakiś tam placek mamy położony. Teraz odczekamy, aż to przestygnie i będziemy dokonywać zbrodni i rzezi na mnie. Kochani, napoczęłam sobie tutaj kawałek, żebym miała za co chwycić. No i co? Już myślę, że nie wiem, ile to ma stygnąć. Wydaje mi się, że już jest zastygnięte. I co? Jedziemy. Mam nadzieję, że nie zrzucę kamery. Trzy, cztery. O, urwało się. Ale włosy są. Jedziemy dalej. Trzy, cztery. Kurczę, powiem wam, że fajna sprawa. Jeszcze ta resztka. Trzy, cztery. Powiem wam, że nie wszystkie włosy usunęło. Tu mi zostało jakiś kawalątek. Nie wszystkie włosy usunęło. Zaraz wam pokażę. Tylko wezmę girę. Spójrzcie. Tak to wygląda. Jakieś tam włosy są. Nawet dosyć sporo. Ja nie mam dużo tych włosów na nogach. Mam raczej takie poszczególne włoski, więc coś tam widzę, że usunęło. Tutaj ten kolejny pasek. I nawet na tych malutkich. Możecie się przyjrzeć, że coś tam jest. Ale trzeba by było nad tym popracować, więc przejdźmy do podsumowania. A więc, kochani, przechodzę szybko do podsumowania. Moim zdaniem jest to fajne urządzenie, tylko trzeba trochę wprawy w korzystaniu z tym. Ja jeszcze nałożyłam sobie trochę wosku, więc jeszcze będę próbować. Jeszcze będę próbowała ten preparat, który mam po używaniu wosku, więc zobaczymy. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i oczywiście o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. A w następnym filmie, jak czyścimy urządzenie do wosku. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia. Cześć! Moi drodzy, update. Tak wygląda noga po usuwaniu wosku. W tym miejscu, w którym usuwałam, więc no, nie wygląda to zbyt dobrze. Nie wiem, czy to w ogóle powinno tak wyglądać. Czy ja mam jakieś uczulenie? Używam tego teraz. Rzeczywiście pachnie miętą. Nie wiem, czy to coś pomoże. No, ale chciałam Wam dodać taki update, jak to u mnie wygląda.